/ Redeco. www.redeco.pl. Już 22 czerwca. Pierwsza edycja nocnego Wrocław Półmaratonu. Przyjdź i kibicuj biegaczom w Noc Świętojańską. www.pół.wrocławmaraton.pl. W weekend 30 najlepszych ekip w kraju walczyć będzie w drugiej rundzie w 7 polskich miastach. Do Wrocławia zjadą Górnik Polkowice, Tytan Oława, Budowlani Opole i Polwica Wierzbno. Oczywiście wystąpi też zespół Śląska. Faworytem turnieju są Opolanie, którzy po pierwszej rundzie mistrzostw objęli prowadzenie w pierwszej lidze. Tuż za nimi plasuje się zespół z Polkowic. Wierzbno jest sklasyfikowane na 8 pozycji, a Oława na razie zamyka ligową tabelę. Drugoligowy Śląsk chce w tym sezonie włączyć się do walki o awans. Po pierwszym turnieju zajmuje trzecie miejsce z minimalną stratą do wicelidera Józefowi. Przepustkę do wyższej klasy uzyskają dwie najlepsze ekipy z 3 rund. Każdy start poszczególnych zawodników może więc mieć znaczenie w końcowym rozrachunku. Najlepszymi sztangistami Śląska, którzy jutro wezmą udział w rywalizacji, są Przemysław Koterba i Radosław Klebosz. Do Wrocławia szykują się na wyjazd prawdziwe gwiazdy polskiej sztangi. W zespole Budowlanych ma wystąpić medalista olimpijski Bartłomiej Bąk, a Polkowice będą reprezentować m.in. mistrz Europy Arsen Kasabijew i medalista Mistrzostw Kontynentu Krzysztof Zwarcz. Jutrzejsze zawody rozpoczną się w hali Przyrazowickiej o godzinie 12:00. Będzie to smak tego, co czeka nas w październiku. We Wrocławiu przecież mają się odbyć Mistrzostwa Świata, choć oficjalnie decyzji w sprawie gospodarza jeszcze nie ma. Nieoficjalnie możemy mówić, że ten najważniejszy po Igrzyskach Olimpijskich turniej w podnoszeniu ciężarów zawita do hali stulecia. Nowe Centrum Skłusza Redeco. www.redeco.pl. Już 22 czerwca. Pierwsza edycja nocnego Wrocław Półmaratonu. Przyjdź i kibicuj biegaczom w Noc Świętojańską. www.pół.wrocławmaraton.pl.